No i jestem już przy startowisku. Adaś właśnie szpei. Mam nadzieję, że Janusz też dzisiaj dojedzie. Jak nie tutaj, to wystartuje ze swojego startowiska w Leżenicach. Także fajnie, że dzisiaj będzie możliwość polatania grupą. No i ja dojechałem już na startowisko. Cześć Adaś! W końcu, po takim okresie czasu długim, przyszło nam się spotkać. Fajnie, że dojechałeś. Kawałek miałeś z Mińska Mazowieckiego. 90 km. No, ale fajnie, że masz czas, żeby nas odwiedzić. Także dzisiaj mam nadzieję, że polatamy we trzech. Janusz, jeżeli przyjedzie tutaj, to wystartuje z trajką z tego startowiska. Jeżeli nie, no to z Leżenic odległych o 3 km w tamtą stronę. Tak jak pokazuję palcem, o, tam są Leżenice. Także widzę, że Adaś, już się wyszpiłeś. Ale napęd już odpalałeś. No dobra, to ja powoli się zacząłem szykować. I sobie pozamiatałeś. Pozamiatałeś sobie skrzydło. Ale nic straconego, bo się wiatr zmienia. Także chwilę musimy odczekać chyba. A na startowisko dojechał właśnie Janusz. Cześć! Miło Cię widzieć, fajnie, że jest dzisiaj fajnie, we trzech. O, jednak wieje w stronę miasta. Cześć, cześć Adam. Janusz. Miło. Wiatr zmienny, nijaki. No nie, wczoraj też tak wiało jakoś z tamtej strony, jak byłem tam nad Radomką. Także... No w zasadzie ICM pokazywał dzisiaj południe, południowy zachód. Właśnie. A tu troszeczkę inaczej. No i zobaczymy jeszcze, bo jeszcze w miarę młoda godzina. Tuż po starcie obieramy z Adamem kurs na ujście Radomki. No i jak to, moi drodzy, lecieć po prostej, jak ta Radomka ciągle zakręca. No wystartowaliśmy praktycznie parę minut po 14, ale termika jeszcze daje się we znaki, dosyć mocno buja. No a znajomy, widzę, na podwórku się krząta, macha. Także nie wypada nie odmachać, macham i ja. No termikę czuć jak cholera. Tutaj nad lasami dosyć mocno rzuca. Nawet do 6 metrów na sekundę, wow. No ja cię nie kręcę, ale rzuca. No przy takich lotach to ja buduję chyba dodatkowy nalot. No i doleciałem do Ryczy Wołu, z daleka widać już dym nad płonących łąk. No niestety jakieś barany wypalają trawę, zupełnie bez wyobrazi. No z powietrza wezwałem straż pożarną, także niedługo powinna być na miejscu. No i z Adasiem mijamy się tutaj, latamy nad łąkami, przy kłodzie, nad Wisłą. Janusz chyba został w rejonie Brzuzy, a my z Adamem tutaj dotarliśmy nad kłodę. No i Adaś schodzi niżej, to i ja schodzę za nim. Delikatna spirala, no i w dół. Thank you.
straż pożarna już jest na miejscu, także wykonuje swoje czynności. Wiatr wschodni, ale nie jest znowu tak mocny, żeby tutaj strażacy sobie nie poradzili z tym ogniem. Nie jest bardzo podsycany, także myślę, że niedługo zakończą swoje działania. No spod spalenicy tutaj czuć dosyć mocno w powietrzu, dlatego nie latam od Zawiecznej, tylko przed tutaj płonącymi trawami. Nie jest to zbyt przyjemne. No nic, Adaś widzę poleciał w kierunku Brzuzy, a ja postanowiłem polecieć jeszcze do Magnuszewa, także widzę, że już strażacy dogaszają ogień, a ja lecę w kierunku Magnuszewa. No zawijam nad Magnuszewem i obieram kurs na Głowaczów. No i po drodze, moi drodzy, miejscowość Trzebień. No i tutaj z prawej strony widać odbijające się słońce, refleksy od wody. Jest to rezerwat przyrody Olszyna. No i właśnie przelatuję nad wsią Studzianki Pancerne w powiecie kozienickim. Doleciałem do miejscowości Leżynice. Bardzo serdecznie pozdrawiam mieszkańców. No i postanowiłem troszeczkę zniżyć lot. Tutaj na łąkach koło Radomki trwają prace ziemne. Układany jest rurociąg gazowy. Także nie mogłem sobie odmówić chwili tutaj, żeby polatać nad rurociągiem. No i lecę wzdłuż rurociągu po mojej lewej stronie na godzinie 9, rzeka Radomka. No i lecę w kierunku tej przecinki tutaj leśnej, żeby tutaj nad nią przelecieć. W przecince leśnej stoją również pracownicy tutaj chyba od rurociągu, bo widzę w tej przecince leśnej machają. No dobra, czas wracać chyba już na startowisko. Z tego co tutaj słyszałem po radiu, Adam już ląduje. Janusz niestety już wcześniej wylądował, wrócił do domu, a ja robię wysokość. No i później będę robił zejście spiralą. No i wejście w delikatną spiralę i schodzę w dół, ale zabawa. No i podchodzę do lądowania do Brzuzy. Tower Brzuza, motoparolotnia, golf Bravo, separator zapadka, światła do lądowania, zezwól lądować. Tower Brzuza, motoparolotnia, golf Bravo, lądować zezwalam. No Adaś, dzisiaj polataliśmy, fajnie było, także... W powietrzu, patrzyłeś na zegarek? Półtorej godziny do mojego lądowania. No to super. Także dzisiaj trasa została zrobiona. Dwie rzeki zobaczone, Radomka i Wisła. I super, następnym razem do Pilicy trzeba dolecieć. No, ja dzisiaj poleciałem wzdłuż Wisły do Magnuszewa. Z Magnuszewa tutaj z powrotem przez Studzianki Pancerne. No dzisiaj strasznie dużo tych pożarów. Łąk, lasów, na jeden trafiliśmy. Dziękuję bardzo, polecam Państwu tego youtubera.